król polski, wielki książę litewski, książę siedmiogrodzki. Wielki król, wielki myśliciel, wielki żołnierz, wielki polityk, człowiek, który myślał o nowej Europie. Król Stefan Batory, znakomity wódz, który trzykrotnie pokonał moskiewskiego cara. Król Stefan Batory potęgą swojego miecza ochronił Polskę przed Rosją, zwyciężając Iwana Groźnego, odsunął na blisko 100 lat Moskwę od wybrzeży Bałtyku. Stefan Batory na pewno jest jednym z najwybitniejszych władców polskich w historii. Był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem. Studiował na Uniwersytecie w Padwie. Znał bardzo dobrze włoski, łacinę, niemiecki. W przeciwieństwie do swojego poprzednika traktuje tron polski bardzo poważnie. On wie, że tutaj przyszedł, żeby rządzić, a nie żeby być malowanym królem. W momencie wyboru na króla ma za sobą już dużą przeszłość jako żołnierz, jako polityk, jako dyplomata siedmiogrodzki. Siedmiogród w tym czasie był w posiadaniu, czy był lennikiem Turcji i od samego początku dał się poznać jako zdecydowany nie tylko polityk, ale również żołnierz. Tłumi bunt gdańszczan, porządkuje sytuację polityczną w kraju. Uporządkował kwestie mennicze, czyli chodzi o już politykę fiskalną, żeby był dobry pieniądz pod kontrolą królewską. To skutkuje w bardzo krótkim czasie zwiększeniem dochodów państwa polskiego, a dzięki temu może skutecznie przeciwstawić się Iwanowi Groźnemu. To on doprowadził tak naprawdę do tego, że Iwan IV Groźny musiał ustąpić z znacznych terenów Litwy, zajętych we wcześniejszych walkach części Inflant. Zmysł taktyczny dobry, dobre planowanie i umiejętność rozgrywania przeciwnika skutkuje tym, że jego bitwy są zwycięskie. Zreformował polską armię, stworzył piechotę wybraniecką, zreformował zaopatrzenie armii. Dzięki temu naturalnie żołnierze są skuteczniejsi. Wprowadza coś takiego jak mosty pontonowe. To też oczywiście w działaniach wojennych jest bardzo przydatne i skuteczne. To on po zdobyciu Połocka, Wielkich Łuk i oblężeniu Pskowa doprowadził do tego, że Moskwa musiała wycofać się z tych terenów i zakończyć ekspansję, nie dotarła do Bałtyku, co było głównym celem działań Iwana IV Groźnego. Potęga Rosji pozostaje w sytuacji zamrożenia co najmniej jeszcze przez 100 lat. Zwycięskie wojny z Iwanem kończą się pokojem. Odzyskujemy Inflanty prawie całe, plus tutaj część terenów aż do Pskowa i przede wszystkim północna część jest zabezpieczona Polski. I państwo polskie krzepnie w sensie politycznym w tym obszarze. Był to pierwszy etap jego naprawdę dalekosiężnych planów reorganizacji, politycznej reorganizacji Europy Środkowej. Uważa się, że pokonanie Rosji było wstępem do organizacji wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji. Wielkiej krucjaty, która miała rozbić Imperium Tureckie i wypchnąć z Europy islam. Cały czas pamiętajmy, że mówimy o jednym z najlepszych polskich królów, ale jednocześnie władcy Siedmiogrodu. W momencie jego panowania Siedmiogród i Polska połączone były unią personalną. Stefan Batory to także założyciel Akademii Wileńskiej, która powstała na bazie Kolegium Jezuickiego w Wilnie. Wspiera jezuitów, ksiądz Piotr Skarga staje się pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego, ale wspiera jezuitów dlaczego? Ich nowe kolegia na wschodzie, ponieważ wie, że jezuici niosą kulturę, niosą cywilizację łacińską na wschód. Zreformował pewne kwestie związane z sądownictwem polskim. Zasłynął jako kodyfikator prawa w Polsce. Zarówno w Koronie, jak i na Litwie zostały ustanowione odpowiednie urzędy. Stworzył Trybunał Koronny i Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego przedwczesna, nagła i dość tajemnicza śmierć, dla niektórych przynajmniej historyków, udaremniła dalsze plany ekspansji, a raczej unicestwienia zagrożenia rosyjskiego, prawdopodobnie na zawsze.